Zrobiło się trochę szumu, tutaj małe zamieszanie odnośnie podpisów zbieranych przez pana i też przez inne osoby w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Niedawno został złożony projekt uchwały, tylko ten projekt uchwały miał zostać złożony wspólnie ze mną i jeszcze kilkoma osobami związanymi z moją osobą. Niestety pan Pawłowski złożył go samodzielnie. Przyjechał dzień wcześniej do mnie, zebrał podpisy, mówi, że będzie konferencja, zostaniemy zaproszeni. Czyli jakby nasz trud włożony w likwidację Straży Miejskiej i mój, który, gdzie ja rozpocząłem tą akcję w Grudziądzu, został jakby przekreślony. No tak, ale konferencja była, został pan zaproszony na tę konferencję jako jeden z tych inicjatorów, z tych powiedzmy tutaj osób, które zbierały te podpisy, które były współautorem, no bo jednak też inne osoby zbierały, prawda? To była w sumie akcja społeczna. Tak, na konferencji była tylko jedna osoba, która zbierała podpisy. I tłumaczę, pan Pawłowski był u mnie dzień przed konferencją. Zabrał podpisy, powiedział, że kiedy będzie konferencja, mi poinformuje. Ja na następny dzień się dowiedziałem, że konferencja jest tego dnia. Czyli po prostu zostałem okłamany w tym momencie, tak? No ale nie mogli się państwo jakoś porozumieć. Może tak wynikło jakoś z innych przyczyn. Chociaż jeżeli się orientuję dobrze, to odnośnie tej konferencji informacja była chyba dwa dni wcześniej. No to jeśli dwa dni wcześniej nikt się mnie nie poinformował, jeszcze dzień przed konferencją był u mnie, no to ewidentnie ktoś chce błyszczeć przed kamerami tylko i wyłącznie po to, żeby przylgnąć do siebie czyjeś zasługi, tak? Ja rozumiem, że ktoś ma większe parcie na szkło, marzą mu się stanowiska, marzy mu się w końcu może jakieś udane wybory czy coś takiego, tylko budowanie kapitału na czyimś garbie nigdy nie jest dobre. No tak, i co teraz dalej, bo tutaj no, powstał konflikt, nie oszukujmy. Projekt poszedł, ja się z projektem zgadzam, że trzeba pomyśleć o likwidacji Straży Miejskiej, tylko w samym projekcie nie ma nic na temat zwolnienia strażników miejskich, czyli miało być tak, że w projekcie miało być zawarte 6-miesięczne jakby wynagrodzenie strażników miejskich. Kiedy tracą pracę, nie idą do policji, otrzymują 6 pensji po to, żeby jakoś mało wiele funkcjonować i siebie nie zadłużyć. A w tym projekcie nie ma nic. Ja nie będę robił z tego problemów jakichś wielkich, tylko chcę, żeby opinia publiczna dowiedziała się, że ktoś kradnie czyjeś pomysły. A co teraz dalej z pana członkostwem, bo chyba jest pan członkiem, tak? SD, jeżeli rozumiem, zapisał się pan do nich, czy tylko był sympatykiem? Zapisałem się do partii, aczkolwiek rezygnację przesłałem drogą mailową. Z tego co wiem, pan Pawłowski próbuje cały czas twierdzić, że zostałem wyrzucony z ruchu Palikota i ze Stronnictwa Demokratycznego. Żadna partia mnie jeszcze nigdy nie wyrzuciła i żadna partia mnie nie wyrzuci. Obecnie należę cały czas do Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza, więc myślę, że tam widzę swoją najbliższą przyszłość. I tak chciałem odejść z racji tego, że stronnictwo idzie coraz bardziej w kierunku skrajnej prawicy, więc to nie jest miejsce dla mnie. A co pan rozumie przez skrajną prawicę tutaj i ruchy stronnictwa w tym kierunku? No, ruchy stronnictwa, no spotkania w salkach katechetycznych, układanie się z kościołem, wizyty u biskupa. No nie jest to jakby dzisiaj dobre rozwiązanie według mnie, bo mówiliśmy od samego początku, że jeśli chodzi o rozdział państwa od kościoła, to jesteśmy za nim, a tu się okazuje, że Kościół będzie chciał jakieś przywileje i ktoś się ugaduje w ramion za elektorat. No nie wiem, no to jest po prostu żenujące. No pan doktor Dębski sobie to tak wymyślił, bo z racji tego, że on chyba nie jest członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Chyba już jest. Tak, bo ostatnio rozmawiałem z nim, no miesiąc temu niecały, to mówił, że nie jest członkiem. Mówił, że nie. Jest, bo będzie ich kandydatem na prezydenta. Więc musi być członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Może sympatykiem albo współpracownikiem. Z tego co widziałem, wszędzie w wywiadach, które ostatnio udziela, jest podpis Stronnictwa Demokratycznego. Czyli jest już członkiem Stronnictwa Demokratycznego i na pewno będzie ich kandydatem na prezydenta. No, życzę powodzenia, naprawdę. Życzę powodzenia z tym człowiekiem. A co dalej na rynku, na podwórku tutaj lokalnym? No bo z tych takich partii, no powiedzmy, zbieżnych z pana poglądami, no chyba zostało jeszcze tylko SLD. No nie wiem tutaj, jak może coś innego. SLD? Tak, jest jeszcze SLD, ale Dom Wszystkich Polska jako stowarzyszenie, myślę, że więcej jest. Ja nie przyszedłem do polityki po pieniądze, ani po, nie wiem, po jakieś stanowiska, bo to nie jest moim celem, tak? Chciałem się troszeczkę pobawić w jakieś zmiany i to robię. Mnie nie obchodzi to, czy coś jest trendy, czy nie jest trendy, ja o tym mówię. Więc przed wyborami mówienie o tym, że chcemy zwolnić strażników miejskich dla większości jest złe. A ja to powiedziałem, więc ewidentnie nie jestem osobą, która idzie do polityki po pieniądze i tego będę się trzymał. No reszta, no ewidentnie. Reszta
proszę spojrzeć. Ale jeszcze takie pytanie, czy ten konflikt jakoś już wcześniej powstał, czy to tylko w tym momencie tak wybuchło, czy to narastało? Narastało cyklicznie, bo nie byłem zapraszany na wiele spotkań, tak? Odkąd pan doktor Dębski pojawił się w partii, te lewe skrzydło partii, bo to nie tylko ja. Raczej nie kojarzy mi się to z prawicą. Oj, uwierzy mi pan, w poglądach jest prawicowym i to bardzo, tak? Byliśmy spychani coraz bardziej na taki boczny tor, nie byliśmy zaproszeni na spotkania, więc... Po co mi to, tak? Jeśli ja chcę z kimś współpracować, to chociażby można by było mi poinformować, powiedzieć, Tobiasz, nie chcemy cię na tej konferencji, ale informujemy cię, że jest. No to by było jakieś mało wiele uczciwe, tak? A jeśli mnie ktoś nie informuje, kłamie mi, no to jest po prostu żenada. Ostre zarzuty. Czyli jednym słowem... Przepraszam, no jeśli przyjeżdża ktoś do pana dzień wcześniej, zabiera podpisy, mówi, że jak będzie konferencja prasowa, to pana poinformuje, ale na następny dzień jest konferencja prasowa, to co to jest? Kłamstwo? To jest kłamstwo. Nie chcę tu wnikać, że tak powiem, w państwa relacje, bo zapewne no, nie mam na ten temat zdania, prawda? Możecie jedynie wypowiedzieć się jako strony w tej sprawie. Trudno mi powiedzieć, czy tutaj nie poinformowano, czy może coś wynikło szybciej. No wiem, że informacja o konferencji była stosunkowo chwilę wcześniej. Natomiast generalnie no koniec ze stronnictwem. Koniec ze stronnictwem. Według słownika języka polskiego jest to kłamstwo, tak? I tego trzeba się trzymać. Więc jeśli ktoś będzie nadal kłamał, to użyje... Pan Aleksander ma to do siebie, że potrafi tylko wszystkich obrzucać błotem. I tak będzie pewnie w moim wypadku również. Ale wstępując do stronnictwa, jednak wiedział pan, do jakich ludzi pan przystępuje, bo według pana w tej chwili są to najgorsze postacie z bajki. Ale w tym wtedy było całkowicie inaczej. Nie było aż tak źle. Myśleliśmy, że to się wszystko zmieni. Naprawdę wszystko szło w bardzo dobrym kierunku do momentu. W pewnym momencie nagle okazuje się, że jesteśmy pomijani, ciągle nasze pomysły są złe. No, ta jakby frustracja w człowieku narastała, nie tylko we mnie, dlatego odejście było dobrym rozwiązaniem. A czarę goryczy przelała po prostu mijanie się z prawdą, tak to ładnie nazwijmy. No i koniec. Koniec ze Stronnictwem Demokratycznym, z partią kanapową. Nie chce mi się już. Po prostu nie chce mi się współpracować z ludźmi, do których nie można dotrzeć. Dzisiaj jeśli... Dom Wszystkich Polska, mam najprawdopodobniej to będzie łatwiej, tak? Tam ludzie są entuzjastyczni. Do projektów nawet władzy podchodzą z entuzjazmem, a nie tylko wszystko na nie. No, ile można ciągle tylko i wyłącznie słuchać, że to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe. Wszystko, co się robi w mieście, jest złe. Nie jest to prawdą. Dziękuję. Dziękuję.